Michał Probierz znany jest z tego, że czasami podejmuje decyzje, które wydają się kontrowersyjne, natomiast tym razem zaskoczył wszystkich kibiców, działaczy, a nawet dziennikarzy, nawet mnie, a mianowicie zorganizował casting na piłkarza. Michał Probierz zorganizował casting na piłkarza, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Powiem tak, jak ja byłem dzieckiem, to bycie piłkarzem, czy chodzenie do szkółki piłkarskiej, czy akademii piłkarskiej, to był pewien prestiż, tak? Nie każdy mógł sobie na to pozwolić, zwłaszcza, że w tamtych czasach po prostu sprzęt sportowy był dosyć drogi. Natomiast okazuje się, że teraz Michał Probierz zorganizował coś na wzór talentu muzycznego, tak, talentu wokalnego, i zorganizował casting na piłkarza, który odbył się między 7 a 13 maja w Krakowie. Na ten casting praktycznie mogli zgłosić się tak chłopacy tam oczywiście do 13 roku życia, do 15 roku życia, praktycznie z całej Polski, nie tylko, także z zagranicy. Co ciekawe, casting ten okazał się ogromnym sukcesem, bardzo dużo tam przyszło zgłoszeń, bardzo dużo osób się zainteresowało tym castingiem i bardzo tutaj dużo osób złożyło tak naprawdę swoją CV-kę, tak? I spośród tych zainteresowany Michał Probierz, a także tam osoby z nim związane, komisja, można powiedzieć, wybierze najbardziej atrakcyjnych tutaj kandydatów, w sensie sportowym oczywiście, tak? Którzy mają jak największy tutaj potencjał. Później zostaną oni zaproszeni tutaj do Krakowi, gdzie już pod okiem trenera Michał Probierz stwierdzi, czy ci chłopacy rzeczywiście nadają się, no i część z tych chłopaków może zostać w akademii i zostać piłkarzem. No trzeba powiedzieć, że niebywały tak naprawdę pomysł, ale ja mówię, że jest to świetny pomysł, ponieważ jeżeli szukać talentu, to szukać talentu, który rzeczywiście jest to samorodek, tak? A nie talent, który jest przywożony przez rodziców Mercedesem czy nowym Lexusem, chociaż nic nie ujmuje, tak, oczywiście też wśród takich są talenty. Zbigniew Boniek kiedyś powiedział w ten sposób, że nowy Robert Lewandowski nie zostanie przywieziony na trening Mercedesem czy Lexusem, tak, tylko zresztą historia Roberta Lewandowskiego sama pokazuje, że dojeżdżał na treningi busikami, przywozili go rodzice, wszystko robił, żeby dotrzeć tylko na ten trening, natomiast takie wygodne tak naprawdę przywożenie samochodem luksusowym może spowodować, że ci piłkarze trochę tracą swojej nadziei i chęci do gry. No i rzeczywiście ten casting się odbył. Zobaczymy, jakie będą z tego efekty w późniejszym czasie. Trzeba pamiętać też, że to są ogromne pieniądze dla klubu, tak? Jeżeli pośród tych piłkarzy okaże się, że będzie zawodnik, no nie mówię, że taki zawodnik jak Robert Lewandowski, ale niech będzie chociaż po prostu talent taki w 30% jak Robert, no to później wiadomo, że klub później może sprzedać takiego zawodnika za gigantyczne, kosmiczne tak naprawdę pieniądze, kilkanaście albo kilkadziesiąt tutaj milionów euro nawet, tak? Zobaczymy rzeczywiście, jak ten pomysł się zrealizuje, czy po prostu w grupie tych zawodników, młodych chłopaków są po prostu chłopacy, którzy w przyszłości będą zawodowymi piłkarzami, czy zasilą te szeregi Krakowi. To wszystko na dzisiaj. Napiszcie w komentarzach, czy podoba się wam taki pomysł. No jest to pierwszy tego typu pomysł w Polsce. Czegoś takiego nie miało miejsca wcześniej. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Trzeba też na końcu, tak, warto dodać też, że przeciwnicy jakby tego pomysłu mówią w ten sposób, że charakter piłkarza kształtuje się także z treningu na trening, z meczu na mecz, i ciężko jest stwierdzić na jednym spotkaniu, czy na dwóch treningach, czy rzeczywiście ten chłopak to jest materiał na piłkarza. Wokalnie możemy stwierdzić, że ktoś na przykład ma głos, ma talent, natomiast jeśli chodzi o piłkarza, czasami ten piłkarz rodzi się na naszych oczach, na treningach. Powiem też taką ciekawostkę, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, który był był piłkarzem w Legii Warszawa i później tak w Zniczu. Wiele osób, które przyglądało się w tamtym czasie, kiedy był jeszcze tej piłkarzem, to po latach mówi, że kompletnie nie dawał po prostu tutaj żadnych przesłanek, że będzie tak wybitnym piłkarzem. To też pokazuje, ile piłkarz może osiągnąć własną ciężką pracą, pracą nad sobą, nad sylwetką, poruszaniem się, treningiem, i jeżeli chce
ma oczywiście chęci, ma takie po prostu cechy charakteru, które pozwalają mu na to, żeby być lepszym piłkarzem, tak? Bo no, talent to nie zawsze to samo, też potrzebna jest do tego praca. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.